Mówiąc o bezpieczeństwie i wygodzie korzystania z usług chmurowych, spójrzmy przez chwilę, jak wygląda tak naprawdę zmiana w ciągu ostatnich 2 lat, właściwie przyspieszenie zmiany, którą można było już zobaczyć wcześniej na rynku, ponieważ kiedyś firmy tak naprawdę, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo, tworzyły perymetr dookoła tradycyjnej swojej infrastruktury, czyli jakby stacji końcowych serwerów, w sensie data center, tudzież czasem jakby jakichś rozwiązań chmurowych, często może właśnie prywatnych i jakby klasycznych urządzeń, które w tej infrastrukturze funkcjonowały w ramach sieci korporacyjnej. Obecnie należałoby przyjąć, że do tego obrazu doszły tak naprawdę bardzo różnorodne urządzenia końcowe, w tym chociażby uwzględniając model Bring Your Own Device, popularny coraz bardziej pośród pracowników, czy też urządzenia IoT, a także oczywiście usługi chmurowe, których popularność zdecydowanie szybciej przyrastała i szybsza była ich adopcja do organizacji, do infrastruktury organizacji od czasu początku obecnej pandemii. Dodatkowe takie elementy jak ewolucja samych ataków, trudność ze znalezieniem specjalistów cyber security na rynku, czy po prostu też, jakby to powiedzieć, rozproszenie zasobów coraz większe lub sytuacja pracy zdalnej, tak, chociażby wywołana pandemią, powodują, że właściwie patrząc na bezpieczeństwo organizacji, to trzeba może już nie tyle myśleć o tym, czy zostaniemy zhakowani, tylko trochę bardziej jakby patrzeć na to, kiedy zostaniemy zhakowani i jak sobie z tym szybko będziemy w stanie naszej organizacji poradzić. Stąd również rozwój takich platform jak Endpoint Detection and Response, który przykładem jest Sentinel, o którym dzisiaj będziemy robić demonstrację. Wspomniałem obecną sytuację związaną z pracą zdalną, która bardzo przyspieszyła adopcję chmury w organizacjach. Między innymi bardzo na tym zyskał Microsoft, dostarczający swoje pakiety Microsoft 365. Ponieważ był też dzięki temu w stanie jakby pomóc wielu organizacjom z wyzwaniami, którymi musiały się zmierzyć wywołanymi właśnie pandemią, ale też jakby praca zdalna, tak wszechobecna właściwie w tej chwili, spowodowała wiele różnych wyzwań tak naprawdę. Firmy muszą się obecnie zmierzyć. Jeżeli zdecydowało się na szybkie uruchomienie usług chmurowych ze względu na swoją jakby sprawność operacyjną i utrzymanie działalności biznesowej, tak później zaczęło się w następnym kroku zastanawiać, jak zrobić to bezpieczniejszym. Takich wyzwań związanych z pracą zdalną na pewno należy zapewnienie pracownikom dostępu do zasobów i usług firmowych, tak w data center, jak i w chmurach właśnie, szczególnie dla pracowników zdalnych. W przypadku chmury liczymy przecież na jej elastyczność, na możliwość łączenia się praktycznie z dowolnego miejsca, z dowolnego urządzenia, także z urządzenia niezarządzonego. Stąd ochrona endpointów, które łączą się często z sieci domowych zamiast naszego firmowego LAN-u, stała się istotna pod kątem bezpieczeństwa również wszystkich zasobów, bo są to stacje końcowe pozbawione tej dodatkowej warstwy ochrony, którą zapewniała sieć korporacyjna. Oczywiście pewnymi rozwiązaniami można się było tutaj posłużyć i bardzo wiele organizacji korzystało z narzędzi VPN, wzmacniając istniejące instancje. Trzeba jednak też myśleć o tym, że VPN, jeżeli nie jest do końca dobrze skonfigurowany lub posiada jakieś podatności, które mogą być wykorzystane podczas ataku, to wystawia organizację na dodatkowe ryzyko w sytuacji przejęcia takiego endpointa, który ma dostęp po VPN-ie. Tak naprawdę przestępcy zyskują dostęp do całych zasobów organizacji.
Na pewno może tutaj pomagać jakaś weryfikacja tożsamości, czy to faktor, czy multifactor authentication, więc nie to, że to jest jakby sytuacja beznadziejna, ale trzeba te wszystkie elementy mieć przemyślane i poukładać je trochę. Również jakby elementem ryzyka są no po prostu użytkownicy, którzy pracując z domów, pracując zdalnie są no w gruncie rzeczy odseparowani od swoich kolegów z działów, z biur. I tak na końcu, gdy mają jakieś wątpliwości, dajmy na to na przykład sytuację jakiegoś, nie wiem, maila phishingowego, nie mają łatwy sposób kogo zapytać, poradzić się, nikt nie podpowie od tak. I wyzwaniem jest też tutaj po prostu budowa świadomości nich, że może powinni tak naprawdę skorzystać z jakiejś pomocy działu security, czy zgłosić taką informację, że taki atak został jakby do ich skierowany, tylko żeby w ogóle sobie zdali z tego elementu sprawę. Jeśli od tego wszystkiego tak naprawdę może chyba boleć głowa, więc jeśli ktoś nam powie, że rozwiąże te nasze wszystkie problemy, bo odpowiedni pakiet usług zapewni organizacji właśnie nie tylko możliwość działania i prowadzenia biznesu, jak tą ciągłość operacyjną, ale da nam też bezpieczeństwo, to pewnie chcielibyśmy mu wierzyć, prawda? A no, niestety to może do końca tak nie być i trzeba trochę uważać na to, co tutaj jest tak naprawdę jakąś strategią marketingową, a gdzie są jakby realia i po prostu kierować się własnym rozsądkiem, może zrobić testy, dobrać odpowiednie narzędzia po to, żeby dojść do tej sytuacji, jak chcemy chronić nasze dane, jak zapewnić bezpieczny dostęp naszym pracownikom, a zwłaszcza tym pracownikom zdalnym. Jeśli będziemy mówić o pracy zdalnej. No jest sporo aspektów, szczególnie z wykorzystaniem chmury, więc tak na końcu trzeba pamiętać o tym, że dostawca usługi chmurowej nie przejmuje od nas odpowiedzialności za bezpieczeństwo, bo bezpieczeństwo naszych danych, które tam przetwarzamy, zawsze będziemy odpowiedzialni sami, zawsze będziemy odpowiedzialni za to, komu je udostępniamy i tak dalej. Ale dziś też chcielibyśmy pokazać, jak łatwo można wprowadzić naprawdę zaawansowane narzędzia do organizacji, nawet w sytuacji pracy zdalnej. Dlatego miło chciałbym, żebyś na chwilę teraz przejął ekran i pokazał jakby pierwszą część demo narzędzia, które przygotowałeś. No dobra, jestem. A więc zaczniemy od tego, że to